wszystkich i do Was na kolejnym filmie. Między tymi końmi jest 10 lat różnicy, jeżeli chodzi o wyprodukowanie. Są one tej samej maści, czyli skorupia do strokatej. No, oba mają dwukolorowe grzywy. W zasadzie ten starszy ma tu nawet trójkolorową grzywę. Ten starszy ogier ma zdecydowanie więcej cieni. Widać to w szczególności na jego łatach oraz na grzywie. Niestety ten nowszy model jest pozbawiony cieni. Totalnie ich nie ma. Nie ma też przejść pomiędzy kolorami. Wygląda, powiedziałabym, że płasko. I ten starszy na pewno jest lepiej wykonany pod względem właśnie tego malowania, bo widać na nim o wiele więcej szczegółów i jednak te przejścia zostały zachowane. I gdybym miała wybrać, którego z tych koni wolę, to jednak ze względu na wykonanie wybieram tego z 2007 roku. Między tymi klaczami jest 12 lat różnicy, jeżeli chodzi o wyprodukowanie. Ta starsza jest zdecydowanie gorzej wykonana, moim zdaniem. Malowanie i ogólnie sam wygląd konia jest okropny, totalnie mi się nie podoba. Ta nowsza ma zdecydowanie ładniejszy pyszczek, lepsze malowanie i dlatego moim zdaniem ta nowsza z 2015 roku jest lepsza i bardziej mi się podoba. Między tymi końmi jest 7 lat różnicy, jeżeli chodzi o wyprodukowanie. Są takie same maści, czyli gniadej. Ten starszy jest na pewno masywniejszy i o wiele grubszy niż ten nowszy. Jednak o wiele bardziej mi się podoba ten nowszy, głównie ze względu na malowanie, ładniejszy wygląd pyska. Jednak bardziej podoba mi się to, że jest taki właśnie chudszy i bardziej podoba mi się też jego grzywa i ogon. Wleciona by śliczne koreczki. I ten pyszczek po prostu jest przesłodki. Między tymi klaczami jest 8 lat różnicy, jeżeli chodzi o wyprodukowanie. Moim zdaniem ta starsza ma na pewno więcej cieni i jest lepiej wycieniowana niż ta nowsza. Może według Was ciężko to ocenić, bo ta druga jest maści siwej, ale jednak moim zdaniem bardziej widać cienie właśnie na tej starszej, ale jednak ciężko mi wybrać, która jest ładniejsza, bo obie bardzo mi się podobają. Dlatego tutaj powiem, że obie są naprawdę bardzo fajne i nie dokonam akurat wyboru jednej. Z tymi klaczami jest 7 lat różnicy, jeżeli chodzi o wyprodukowanie. Ta starsza jest na pewno bardziej realistyczna niż ta nowsza. Głównie ze względu na jej pyszczek. Zdecydowanie bardziej przypomina Araba niż ta nowsza. I dlatego właśnie stwierdzam, że ta starsza jest lepsza i o wiele bardziej mi się podoba niż ta nowsza, pomimo tego, że obie bardzo mi się podobają i są śliczne. Między tymi końmi jest 11 lat różnicy, jeżeli chodzi o wyprodukowanie. Są takie w samej maści, czyli gniadej. Ten starszy jest o wiele bardziej realistyczny niż ten nowszy. I na pewno bardziej mi się podoba niż ten nowszy. Głównie ze względu właśnie na tą realistyczność. I wydaje mi się, że ten starszy też ma więcej cieni. Między tymi źrebakami jest 11 lat różnicy, jeżeli chodzi o wyprotekowanie. Są takie swoje maści, czyli gniadej. Ten starszy jest na pewno gorzej wykonany niż ten nowszy. Głównie ze względu na malowanie, bo widać jednak, że ten starszy ma o wiele gorsze malowanie i dlatego stwierdzam, że ten nowszy jest o wiele ładniejszy i na pewno lepiej wykonany. Między tymi końmi jest 7 lat różnicy, jeżeli chodzi o wyprodukowanie. I pomimo tego, że oba bardzo mi się podobają pod względem maści i wyglądu ogólnie, to jednak bardziej podoba mi się ten stojący dęba niż ten nowszy. Między tymi klaczami jest 7 lat różnicy, jeżeli chodzi o wyprodukowanie. Obie są bardzo ładnie pomalowane, bardzo podobają mi się ich łatki.
Ta nowsza ma na pewno gorszy pyszczek, nie podoba mi się ta odmianka na jej pyszczku. Tak samo sam wyraz pyska jest straszny. Ta starsza jest na pewno o wiele ładniejsza, ma ładnie namalowane te łatki i dlatego właśnie wybieram ją, bo bardziej mi się podoba. Między tymi końmi jest 11 lat różnicy, jeżeli chodzi o wyprodukowanie. Są takiej samej maści, czyli kasztanowato-srogatej. Ten nowszy jest na pewno gorzej proporcjonalny, jeżeli chodzi o swoją budowę. Jego szyja jest taka dziwnie prosta i tak jakoś dziwnie wygląda. Tak samo grzywa jest straszna. Okropnie zakłada się na nią ogowia. Po prostu założenie ogowia na tego nowszego ogiera jest po prostu straszne i moim zdaniem ta grzywa to jest totalna porażka. Ogon też nie jest lepszy. Łaty, no takie powiedziałabym, że średnie. Dlatego zdecydowanie wybieram tego starszego ogiera, bo o wiele bardziej mi się podoba i jest po prostu prześliczny. A ten nowszy to jest, no jednak, słaby. Jeszcze taka mała informacja, że w tym filmie usłyszeliście moją szczerą opinię na temat tych koni i starałam się powiedzieć takie najważniejsze rzeczy, które po prostu uważałam za ważne w tych modelach, dlatego właśnie miałam taką, a nie inną opinię. Oczywiście swoją własną opinię możecie napisać w komentarzach, które konie Wam się bardziej podobają, które wolicie i które macie. Chętnie poczytam. Zostawcie łapkę w górę. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z codziennymi filmami, które dla Was nagrywam. I taka informacja jeszcze, że na pewno będzie więcej części takich właśnie porównań starszych szlajsi z nowszymi, ponieważ mam jeszcze sporo par do przedstawienia, także na pewno kilka części jeszcze będzie. Do zobaczenia.